Dzisiejszy dzień jest taki dosyć historyczny, ponieważ zbiera się za chwilę komisja kwalifikacyjna, która dokona wyboru prac, które wezmą udział w konkursie na rysunek i malarstwo rozpisany przez Muzeum Ziemi Rawickiej i Dom Kultury w Rawiczu. Konkurs ten ma odkryć talenty ziemi rawickiej, artystów, którzy w zaciszu domowym tworzą nieprofesjonalnie swoje dzieła. Tak się składa, że wiemy, że już 40 artystów przyniosło swoje prace, czyli jest to ponad 100 prac, które wezmą udział w tym konkursie. Muszę powiedzieć, że zadziwiła nas ilość chętnych i osób, które się ujawniły, bo część z tych twórców już u nas wystawiała, natomiast pojawiły się też nowe twarze. Mam nadzieję, że ten konkurs przyniesie dużo satysfakcji autorom, jak i Państwu, że będziecie mogli 20 marca przyjść na wernisaż i obejrzeć plon tego konkursu.